Witam Państwa na naszym krótkim webinarium poświęconym wyzwaniom dla branży chemicznej w roku 2021. Pierwsze pytanie, czy dobrze nas widać i słychać? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli ktoś, jakieś problemy są, to proszę o krótką wiadomość. W imieniu Kancelarii Squire Patton Box, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, moich koleżanek i kolegów panelistów oraz oczywiście moim, chciałem Państwa powitać na krótkim webinarium poświęconym wyzwaniom w roku 2021, podziękować za udział w naszym seminarium. Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 niestety nie mamy okazji spotkać się z Państwem osobiście, tak jak planowaliśmy, ale ufam, że dzięki nowoczesnej technologii uda się nam przekazać najważniejsze rzeczy. Chciałem tu szczególnie podziękować Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, panu prezesowi Zielińskiemu oraz pani dyrektor Michalinie Michniewicz za pomoc i współpracę przy organizacji tego seminarium. Dzisiaj będziemy mieli okazję zaprezentować 4 wystąpienia. Prezenterami dzisiaj będą pan prezes, doskonale Państwu znany pan prezes Zieliński, który wygłosi przemówienie otwierające i przedstawi prognozy dla polskiej chemii w roku 2021. Potem następne przemówienia będą wygłaszane przez moich kolegów z różnych biur Squire Patton Box. Pierwszym, jednym z prelegentów będzie pan Wolfgang Maszek, partner w biurze Squire Patton Box w Brukseli, który wygłosi, który jest szefem praktyki Public Policy, takiej unikalnej, naszej unikalnej praktyki, której celem i zadaniem jest reprezentowanie klientów w toku procesu legislacyjnego w Unii od samego początku, tak żeby interesy klientów i ich słuszne postulaty były słyszane, widziane i uwzględniane. Pan Maszek przedstawi nam sposób, w jaki praktyka public policy może zostać wykorzystana do reprezentacji interesów klientów i zabezpieczenia interesów polskiego przemysłu chemicznego. Kolejno przedstawiającym będzie pani Anita Lloyd, która jest specjalistką, partnerem w naszym biurze w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Pani Anita jest nie tylko prawnikiem prawa brytyjskiego, co ma znaczenie na tle Brexitu, ale przede wszystkim jest specjalistką od regulacji chemicznych europejskich oraz regulacji ochrony środowiska i dotyczących chemikaliów. Pani Anita przedstawi nam krótką prezentację dotyczącą skutków Brexitu na regulacje chemiczne, na handel produktami chemicznymi między Wielką Brytanią a krajami członkowskimi, w tym także Polską. Następna prezentacja, właściwie pierwsza prezentacja będzie dotyczyła Europejskiego Zielonego Ładu i co się na niego składa i w jaki sposób będzie to wpływać na polską legislację. Tą prezentację wygłosi pan Ken Hustebeck, również prawnik z naszego biura w Brukseli, który też należy do praktyki public policy. No i to jest jakby tematyka naszego dzisiejszego spotkania. Kilka słów o aspektach technicznych. Nasi koledzy będą mówić w języku angielskim. Ja będę się starał po każdym slajdzie podsumować, pokrótce wskazać najważniejsze punkty. Będziemy jednocześnie wyświetlać dwujęzyczną prezentację, tak żeby ułatwić wszystkim odbiór tego materiału. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadawania za pomocą opcji chat, bo stwierdziliśmy, że opcja raise hand nie do końca jest tak skuteczna jak zadawanie pytań przez chat. Będziemy się starali wrócić do każdej osoby z odpowiedzią. Jeżeli Państwo na czasie zostawią nam kontakt e-mailowy, no to odpowiemy e-mailem, a jak nie, to będziemy się starali odpowiedzieć przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Także to są takie krótkie aspekty techniczne. W tym momencie pozwolę sobie przekazać głos panu prezesowi Zielińskiemu i poprosić o otwarcie. Panie prezesie, pana ręce. Dzień dobry państwu. Good morning everyone, especially we have such nice experts we have today during our workshop and webinar. Panie mecenasie, czy mam prowadzić w języku polskim czy w języku angielskim? Ja myślę, że może pan bardzo się sugeruje język polski. Dobrze, tak okej. Zatem pozostajemy w języku polskim. Szanowni Państwo, tytułem wstępu do dzisiejszego webinarium, bo oczywiście eksperci pokażą wiele kwestii związanych z wyzwaniami, jakie stoją przed branżą chemiczną, nawet nie tylko w roku 2021, ale pewne elementy będą automatycznie obowiązywały też jako wyzwania w latach następnych. Zatem przed nami w ogóle ciekawy okres, przed nami rozpoczęcie pewnego etapu zupełnie pełnej transformacji, można nawet powiedzieć, nie tylko
cząstkowej związanej z chociażby transformacją energetyczną czy dostosowaniem się do wielu regulacji środowiskowych, ale także masa zachowań, które będą przyświecały zmianom konsumenckim i w ogóle zmianom gospodarczym. Zatem przed nami potężna zmiana i transformacja społeczno-gospodarcza. Zdiagnozowaliśmy kilka elementów, które z jednej strony pojawiły się już w roku 2020 jako taki główny sygnał w branży, ale także widzimy, że będą dominować w roku 2021. Tak naprawdę będą to przede wszystkim takie dwa kluczowe. Tutaj wymieniamy pięć, natomiast jednym z nich będzie oczywiście kwestia pandemii, ale to do tego za chwilę dojdziemy. Wiemy jednak, że wokół tego wszystkiego będzie zjawisko nadrzędne, czyli cel i wyzwanie nadrzędne, które chcielibyśmy realizować dla sektora, mianowicie ustanowienie go strategiczną branżą, co powinno nam pomóc przede wszystkim funkcjonować w przypadku trudnych czasów, takich jak pandemia, ale w przypadku także normalnego funkcjonowania, kiedy będziemy wracać po pandemii do normalności, odbudowywać gospodarkę, bo siłą rzeczy bardzo duża część tej odbudowy gospodarki będzie też bazować na właśnie przemyśle chemicznym, który dzisiaj stanowi prawie 1/5 w ogóle całości przemysłu akurat w Polsce. Więc spoglądając bardziej szczegółowo, co przed nami też tak naprawdę, ale co już tutaj, tu i teraz obowiązuje i będzie obowiązywać, to tak jakbym mógł, jak to ustaliliśmy już przed, Master of Slides, panie mecenasie, mógłbym prosić o kolejne slajdy. Oczywiście. To byśmy skupili się na tym, co już się zaczęło, a zaczął się Europejski Zielony Ład. Nic nowego, nic nadzwyczajnego, dużo o tym i długo mówimy, natomiast będzie tutaj bardzo dużo tych nadzwyczajnych zdarzeń, zachowań, celów i wyzwań. Co najważniejsze wokół tego, chociażbyśmy mogli podchodzić do wielu tutaj tych celów jako ryzyk tak naprawdę dla branży chemicznej, jako tej energochłonnej i tej, która będzie stanowiła chyba najwięcej tak naprawdę, największy udział w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Najwięcej z tych elementów dotyka branży chemicznej. To tak naprawdę musimy na nią patrzeć, musimy na Zielony Ład patrzeć jako na szansę. Musimy, po pierwsze, z jednej strony Europejski Zielony Ład się zaczął, będzie obowiązywał, więc wiele tych celów będzie miało swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Będziemy tylko, można powiedzieć, przeskakiwać czy próbować chronić ten sektor, czy dane cele będą wprowadzone na wyższym poziomie, czy też na jednak może trochę niższym, uwzględniając specyfikę każdego sektora w każdym kraju członkowskim, czy też chociażby właśnie sytuację związaną z pandemią, czy też chociażby konkurencyjność tego sektora właśnie przy odbudowie z pandemii wobec innych regionów, jak chociażby Azji, czy Bliskiego Wschodu, czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast co najważniejsze w tym zakresie Zielonego Ładu, wiele rewizji dyrektyw, które już w tym roku, ale przed nami dojście do tych najważniejszych celów, jakim będzie na pewno redukcja emisji do 2030 roku. Z tym związane wiele elementów tak zwanych zielonych. Będziemy grać w zielone, to na pewno, więc od tego będzie zależało, w jaki sposób przemysł chemiczny będzie starał się realizować pewne kwestie swoich dotychczasowych planów inwestycyjnych i rozwojowych, ale też tych nowych, czyli na ile przystosowywać pewne elementy z tym związane. Czyli transformować się w taki sposób, żeby korzystać na przykład z zielonych źródeł energii, ale przy okazji, tak jak w europejskim innym celu związanym z Zielonym Ładem, czyli gospodarce obiegu zamkniętego, w tym circular economy, w jaki sposób będzie projektować swoje wyroby, a finalnie je wdrażać i realizować wiele tego typu elementów. Co się z tym będzie wiązać? To w następnym slajdzie. Krótko o tym recykling chemiczny. W ogóle recykling, tak możemy powiedzieć, będzie jednym z tych takich najważniejszych wyzwań. Tu takich bardzo trudnych zjawisk, które przed nami. Dlaczego? Dlatego, że rozbieżności w realizacji tych elementów recyklingowych, w ogóle recyklingu w Europie, w różnych krajach członkowskich są potężne. Są kraje o dużym poziomie rozwinięcia recyklingu, są kraje, gdzie no jeszcze to raczkuje. W Polsce no widzimy, jak z tym jest. Tutaj bez wsparcia administracji nie da się zbudować dobrego systemu, zarówno po stronie recyklerów, po stronie tych, którzy tworzą produkty, które staną się odpadami, ale też po stronie konsumentów, którzy też, co by nie było, tworzą odpady finalnie i uczestniczą w tym łańcuchu
też zawracania tych odpadów potem w procesach. Będziemy stawiać, będziemy bardzo mocno promować recykling chemiczny. Oczywiście będzie dominować recykling mechaniczny, co by nie było, ale jednak w recyklingu chemicznym, szczególnie dla branży chemicznej, to będzie potężne wyzwanie, takie rozwojowe i szansa na wyłapywanie ciekawych kierunków takich procesowych. Co dalej? W następnym takim podejściu, można powiedzieć, czy to w następnym slajdzie Państwo też za chwilę zobaczą, związane oczywiście z Zielonym Ładem jak najbardziej, ale to, co dzisiaj jest na tapecie, dzisiaj jest na wokandzie, czyli strategia wodorowa, zarówno unijna, jak i oczywiście już też polska, jeszcze doprecyzowywana, ale w ogóle strategia wodorowa, która będzie przyświecać tym elementom rozwojowym dla chemii, w ogóle dla wielu krajów. Spodziewamy się, że też Joe Biden wprowadzi wiele elementów zbliżonych do tego, co mamy w pakiecie klimatycznym europejskim, przy swojej teraz przy zmianach w swojej administracji. Natomiast co z wodorem? Oczywiście będzie dominował nie tylko wodór jako sam pierwiastek, tak, ale wszelkie elementy i procesowe, i technologiczne, które będą się wokół tego znajdowywać. Będzie uczestniczył w całości tejże transformacji wypełniania celów. Z jednej strony magazyny energii bazujące na produktach wodorowych wszelkiego rodzaju. Nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na sam wodór, który chcemy według celów unijnych, żeby był wytwarzany jako ten zielony z odnawialnych źródeł energii, bo tutaj, żeby wytworzyć jego takiej ilości, żeby chemia z niego skorzystała, w ogóle gospodarki, musielibyśmy zrobić naprawdę, wytworzyć nieprawdopodobne ilości energii pochodzącej ze źródeł zielonych, żeby na przykład zasilić elektrolizy wykorzystujące tą produkcję w takim tonażu, w takiej ilości, żeby sprostać procesom chemicznym potrzebujących miliony ton tak naprawdę takich surowców. Więc będziemy patrzeć na różne strumienie w tym zakresie. Ten proces przejściowy niebieskiego wodoru będzie też odgrywał istotną rolę i pewnie na jakimś miksie trochę zielonego, trochę niebieskiego będziemy jednak bazować. Co w tym zakresie? Musimy na to spojrzeć właśnie przez związanie wodoru w innych cząsteczkach, czyli magazynowanie zupełnie innego rodzaju produktów, czyli pójście w takie strumienie na przykład petrochemikaliów, takich węglowodorów, które siłą rzeczy będą zawierały wodór. Być może ten wodór będzie łatwo można odzyskać, ale tak naprawdę momentalnie spowodujemy wypełnienie pewnej luki produktowej w zakresie takich węglowodorów, których na przykład dzisiaj na rynku nie ma lub jest ich za mało. No, w przypadku Polski mamy duży deficyt tutaj w handlu zagranicznym, więc chętnie z takich rozwiązań byśmy skorzystali. One mogą być dodatkowo dalej źródłem ciekawych rozwiązań w przyszłości i surowców do kolejnego wypełnienia kolejnych łańcuchów produktowych. No i co dalej w tym zakresie, to w następnym slajdzie. Pandemia, o której wspomniałem na początku, siłą rzeczy niezależnie na co byśmy spojrzeli, czy to będzie Zielony Ład, czy to będą pojedyncze jego elementy i tak dalej, siłą rzeczy przed nami tak naprawdę poradzenie sobie z pandemią. Z jej skutkami roku 2020, to co się wydarzyło na początku pandemii, w trakcie, to, co się nadal dzieje i będzie jeszcze działo, jednak ten wpływ będzie zauważalny przez pewien czas. Widzieliśmy, że chemia na pewno w Polsce, ale też w ogóle w Europie i na świecie, jak wszystkie sektory, cała światowa gospodarka mocno przez COVID oberwała, ale w przypadku sektora chemicznego jest ten istotny walor. Akurat polska chemia poradziła sobie z wpływem pandemii najlepiej ze wszystkich sektorów chemicznych w Europie. Mieliśmy bardzo trudny moment, licząc od kwietnia, kwiecień, jeszcze maj, czerwiec. To był taki punkt najbardziej negatywny, można powiedzieć, wpływu pandemii, gdzie wtedy odnotowano największy spadek, aż 30-procentowy wartości produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu roku 2019, jak również około 14 tysięcy spadek miejsc pracy w tamtym okresie, również w porównaniu do 2019. Więc siłą rzeczy zanosiło się na bardzo trudny okres, no to potężna skala, 14 tysięcy miejsc pracy w jednym sektorze. Niekiedy jakiś inny sektor gospodarki potrafi mieć mniej niż tylko to, ile wyparowało w samej chemii w tym krótkim okresie. Natomiast co się podziało dalej? To odblokowywanie trochę gospodarki, odblokowanie granic, przepływu towarów, też nowa dywersyfikacja, można powiedzieć,
czy takie nowe pozycjonowanie się produktowe wielu firm spowodowało też ten proces odbudowy miejsc pracy. Faktycznie tutaj powróciliśmy prawie do podobnego poziomu jak z końca roku 2019. Jeszcze nam trochę brakuje, ale też czekamy na pełne zamknięcie danych. Natomiast co najważniejsze, patrzymy od strony wartości produkcji sprzedanej. Tutaj oczywiście miejsca pracy są tutaj najważniejsze, one będą też kreować tą wartość dodaną do przodu. No to wartość produkcji sprzedanej jeszcze tej odbudowy nie odnotowała. Trochę inaczej się zachował sektor tworzyw sztucznych i przetwórstwa tworzyw. On całkiem nieźle sobie poradził jeszcze do listopada. Natomiast no tutaj widzimy, spodziewamy się jednak gorszych wyników po 2020, no oczywiście pandemia niż w przypadku 2019, być może kilkanaście procent, być może nie więcej niż 20% niższy wskaźnik tej produkcji sprzedanej, ale musimy tutaj poczekać na pełne zamknięcie roku 2020. Przed nami wejście też w odbudowę. Niezależnie od tego też, w jaki sposób będzie następowało odblokowanie funkcjonowania gospodarczego, oczywiście będzie miało ono kolosalny wpływ, bo to nie jest tylko funkcjonowanie tutaj w regionie Polski, ale także z punktu widzenia tego, jak inne kraje będą się zachowywały, bo to przepływ towarów, surowców będzie miał na to istotny wpływ. Prognozy dla wielu regionów pokazują kilkuprocentowy wzrost dla chemii w roku 2021. Trudno powiedzieć, czy będzie on dwuprocentowy, czy dziewięcio, czy pięcio, czy cztero, czy siedmio, natomiast na pewno będzie miał na to wpływ odbudowa gospodarki, bo bez chemii tej sprawnej odbudowy no po prostu nie będzie, a siłą rzeczy każda inna odbudowa będzie wpływała też na rozwój sektora chemicznego. Przy okazji nakładając na to Europejski Zielony Ład i wiele proinnowacyjnych rozwiązań, które mają go wypełnić, będzie to na pewno motorem napędowym w rozwoju gospodarczym. I oby tak było i obyśmy szybko wrócili do normalności, do sprawnego budowania gospodarki i naszego codziennego funkcjonowania, czego wszystkim Państwu życzę, nam wszystkim. Zatem oddaję głos do przysłowiowego studia wirtualnego wprawdzie, także Panie Mecenasie, bardzo dziękuję za głos. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za bardzo interesującą prezentację, która poruszyła wiele bardzo istotnych wątków dla rozwoju polskiej chemii w roku 2021. Rzeczywiście nasza jakby przyszłość chemiczna wiąże się z rozwojem regulacji unijnych, w tym między innymi z Zielonym Ładem, o którym Pan Prezes już tutaj wspomniał wstępnie, jego wartości i ważności dla rozwoju przemysłu chemicznego. I dlatego też następna prezentacja, którą wygłosi pan Ken Heusterbeck z naszego biura w Brukseli, będzie poświęcona właśnie Europejskiemu Zielonemu Ładowi i strategii branży chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Także Ken będzie mówił po angielsku, a ja ewentualnie będę podsumowywał najważniejsze aspekty tego wystąpienia. Ken, floor is yours now, so welcome. Ken, I'm afraid you are mute, you're on mute, so please unmute yourself. Certainly. Thanks again, Marcin, and good morning, everybody. I would like to put the chemical strategy for sustainability very briefly in the context of the European Green Deal, then talk about the specific political context of the chemical strategy, and then discuss very few examples from the measures that have been proposed in this strategy. So the European Green Deal is actually a shorthand for all EU climate environmental policies under the current European Commission. The new European Commission adopted the European Green Deal in December 2019 and has since proceeded with the political initiatives that the has put forward in this document. The European Green Deal is one of six political priorities for the current EU executive, simply raising the rate of the overall climate and environmental ambitions to a very high level within the European Commission. And what's also important to understand is that the European Commission, as well as other EU policymakers, have so far
sent no signal that they want to deprioritize any of these policies in the light of the impacts of the COVID-19 crisis in which we are still in. And as you can see here in the red frame, the chemical strategy for sustainability is just one of multiple elements of the European Green Deal, and it actually falls under a higher level heading of a zero pollution ambition for Europe, which already kind of gives you some indication about the direction of travel. Marcin? Yes, dziękuję. Thank you very much. Proszę Państwa, no tutaj Ken chciał bardzo pokrótce przedstawić kontekst polityczny Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślić, że jest to taka cały pakiet różnych rozmaitych inicjatyw, jak Państwo doskonale wiedzą, przyjęty w roku 2019, które dotyczą polityki klimatycznej, ochrony środowiska, w tym między innymi energii, transportu, branży chemicznej, produkcji żywności. To jest cały szereg rozmaitych inicjatyw oraz związanych z tym pomysłów, jak to wszystko finansować i wprowadzić w życie. Przyświecającym celem jest uczynienie oczywiście Europy strefą wolną od zanieczyszczeń, od śmieci. I nawet w obliczu pandemii Komisja Europejska raczej wysłała sygnał, że nie będzie odstępowała od Zielonego Ładu Europejskiego, a wprost przeciwnie, raczej będzie traktowała wcielanie licznych inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu jako taki krok, ucieczkę do przodu przed skutkami pandemii, widząc w tym możliwy sposób pobudzenia europejskich gospodarek. Że to taki jest główna wiadomość płynąca z Komisji Europejskiej. Dobrze. Next slide then for you. Now coming to the chemical strategy for sustainability itself. It's a non-legal, non-binding document that the European Commission adopted in October last year. And it published this document actually in a larger package of other political documents regarding chemicals regulation. Actually, some of which, or most of which, you can find here, but I will not talk through all of them. You can just see also what the context is and what topics the Commission has looked into in more details, like the group of substances, PFAS, the mixture effect of substances, and then in particular endocrine disruptors. And as you can imagine, all this work started even before the European Green Deal and will also continue for years to come. Just two tips. If you want to get a quick overview and familiarize yourself with the chemical strategy for sustainability, the annex that I've linked to here includes an action plan, which basically is a 6-page long list of measures. If you want it shorter and maybe a bit more focused, then the very last link is your best bet, I would dare to claim, because it is our Squire Patent Box, a client alert, where we try to summarize the strategy on only 2 pages. So overall, the strategy includes more than 51 policies or proposed measures, and the European Commission will prepare most of them this year and next year. What will happen then? So what will happen when the Commission has actually kind of developed these measures and is ready to propose them? Well, that depends on which legal basis is available to the European Commission, because for some of these measures, no legal basis is required, because they will not require a change in the law. For some of them, the Commission can avail itself of a legal basis already included in the existing law, meaning that then it can mostly bypass, in particular, the European Parliament, which, by the way, is good news for you, because from the European Parliament, you can only expect more trouble in general when it comes to the regulation of chemicals.
But in some cases, the changes will have to go through the full legislative process at EU level, including the European Parliament. Now, coming to the European Parliament, it could not even wait for the European Commission to come out with its strategy. So it adopted its position on the chemicals strategy already in July. It's also quite detailed. So basically, you have about 120 policies that the European Parliament is in favor of listed in that document. And I just would like to highlight one which is not included in the Commission's policy so far. And that is actually using environmental taxes or extended producer responsibility on chemicals. And extended producer responsibility is something that in particular those of you who also produce plastics might already be familiar with. It is in particular used in the context of producers having to pay fees if they put products on the market to cover the waste management for their products. Now, what that concept applied to chemical substances would actually mean, I'm afraid probably is not clear to the European Parliament and certainly not clear to anybody. And it could have, if implemented, of course, high cost implications. In the meantime, the European Commission has responded to the European Parliament. The third EU institution, the Council, which is the EU body of the member states, is expected to adopt its position on March the 18th. First of all, the member states, based on a draft that I've seen, they insist on maintaining their rule in the regulatory system. And with regard to substance, they have interpreted extended producer responsibility for chemicals in a very specific manner. So what they suggest is introducing annual fees for registrations. So of course, kind of over the past years, you have had to register your substances under REACH. You pay fees for this registration, and the member states now want to make such fees recurring so that they can finance also the further operations of the European Chemicals Agency. Marcin. Thank you, Ken. Kolega, jak omówił bardzo wnikliwie całą strategię, rozbudowę tej strategii w procesie legislacyjnym, część na tą strategię Europejskiego Zielonego Ładu składa się 51 polityk i proponowanych środków, które mają być przyjęte w tym i w następnym roku. Co ciekawsze, część tych polityk nawet nie wymaga już zmian prawa i może zostać wprowadzona przez komisję bez zgody parlamentu, co na swój sposób jest z jednej strony dobre, bo parlament czasami proponuje bardzo dziwne, daleko idące poprawki, no a czasami też spowoduje, że komisja może działać szybciej, co też nie zawsze dla wszystkich jest dobre. I tak przykładowo parlament proponuje rozmaite swoje własne inicjatywy, które nie są włączone w inicjatywy komisji. Jedną z takich inicjatyw jest rozszerzona odpowiedzialność producenta tworzyw sztucznych i plastików. Jak to się przełoży na firmy, na sektor chemiczny, na producentów substancji chemicznych, tego nie wiadomo. Natomiast jedno, co wiadomo, to że na przykład Rada zaproponowała, żeby opłaty za rejestrację substancji chemicznych były nie jednorazowe, ale coroczne, takie recurring, czyli to będzie, które będą wykorzystywane na wcielanie tego Zielonego Ładu w życie, co oczywiście może oznaczać wzrost kosztów firm chemicznych. Jakby podstawową wiadomością jest to, że jest jednocześnie toczy się bardzo wiele prac legislacyjnych na poziomie komisji i różnych tych organów komisji i te prace mają być zakończone w tym lub w następnym roku, czyli jeżeli sektor chemiczny chciałby się w te prace włączyć, to musi to robić już teraz, w tym momencie, bo prace będą szybko postępować. Dziękuję. Ken, next slide for you.
And now looking into the content of the Commission strategy, giving a couple of examples. First of all, it's important to understand that the scope of the measures proposed in the strategy goes beyond reach. So it's also about the classification and labeling and packaging of chemical substances. The industrial emissions from your production facilities, and then multiple fields in which chemicals are used in articles, as well as occupational safety and health legislation. Giving you just three examples from all the, as I said, more than 51 measures presented in the strategy. So the first is again about reach registration, and here the Commission proposes to change reach so that complaints checks must be run on all registrations, and if these registrations are found in non-compliance, to revoke the registration number, which simply means that if your registration is faulty, incorrect, then you would no longer be allowed to put the substance on the market. The one substance, one assessment approach is actually something that the industry has hoped could help it, because as you will have experienced right now or so far, you might actually be faced with multiple different regulatory processes for the same substance. So, for example, one risk assessment by the European Food Safety Authority because the substance comes into contact with food. One assessment run by the European Chemicals Agency on a more general basis, and so on and so forth. One substance, one assessment is supposed to streamline this. However, the European Commission has since the publication of the strategy already wrote back and said no, also in future there might be multiple risk management regulatory processes that run in parallel. And then there's a generic approach to risk assessment. This is a very fundamental issue because what this term means is basically that there will be a gradual shift from risk assessment to a hazard-based regulation. There will for certain substances and certain uses be no longer an individual assessment of the exposure, so the risk, but the regulatory measures will be based on a more kind of generic look, in particular at the hazard properties of the substance. With so many different measures being proposed, the impact, of course, depends on which substances you manufacture, import, or use. And they can span from compliance, in particular compliance costs, for example, for testing and reporting, to restricted access to the market for your substances. So in conclusion, at a very high level, the chemical strategy for sustainability does not bring a completely new EU regulatory system starting from scratch. So what the industry has referred to as reopening of reach. However, it certainly heralds the most significant changes to EU chemicals regulation in 15 years. So also basically ever since REACH was conceived. And it's very important to analyze the content of the strategy and the state of play of the discussions between the EU institutions, and we will have a presentation on this later, and continue monitoring these developments to make sure that you can predict the impact and you can possibly kind of influence the outcome
before these measures are adopted and directly affect you. Marcin? Dziękuję, thank you, Ken. Takim bezpośrednim wpływem nowej z tej strategii strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju będą na pewno zmiany rozporządzenia REACH, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących opakowań, a także emisji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, detergentów, wszelkich innych aktów prawnych mających związek z przemysłem chemicznym, na przykład BHP. Takim przykładami, które tutaj kolega podniósł jako najbardziej istotne, będzie przegląd rozporządzenia REACH, co będzie najpoważniejszą zmianą w regulacjach chemicznych Unii Europejskiej od 15 lat. A te zmiany będą dotyczyć kontroli zgodności wszystkich rejestracji oraz ewentualnego anulowania rejestracji błędnych dokonanych. Potem coś, co przemysł powinien przyjąć raczej pozytywnie, czyli jedna substancja, jedna ocena, aby uniknąć tego, że jedna substancja oceniana jest przez różne organy regulacyjne w różny sposób, w zależności od tego, do czego jest przeznaczona. I ma się przesuwać jakby ciężar oceny takiego bardziej generycznego, ogólnego podejścia do oceny ryzyka, czyli takiego oceny tego, jakie skutki negatywne czy też ryzykowne może wywrzeć dana substancja. No to oczywiście to będzie miało wpływ na koszty oceny zgodności oraz na ewentualny dostęp do rynku. Także te zmiany proponowane powinny być bardzo dokładnie monitorowane, aby móc ustalić, jaki wpływ wywrą zmiany regulacyjne. Ten nowy system nie będzie otworzony od zera, aczkolwiek, jak wspomnieliśmy, to planowany przegląd regulacji REACH jest takim najdalej idącym od 15 lat, najdalej idącą zmianą regulacji chemicznej. Także przyglądamy się jemu uważnie i będziemy się starali na bieżąco też to śledzić. Na tym się kończy prezentacja pana Hestelbecka. Zachęcam do zadawania pytań za pomocą opcji czat. Ja teraz w tym momencie pozwolę sobie przekazać głos naszej koleżance pani Anicie Lloyd, która opowie nam wszystkim o skutkach Brexitu na stosowanie rozporządzenia REACH oraz na import-export. I o tym właśnie opowie Anita. Anita, floor is yours. Thank you very much, Marcin. Good morning, everybody. I'm going to try to do this very quickly, so it will be at a very high level because this is very complicated, but I'm just trying to draw out some of the key points that might be of most relevance to you in the Polish chemical industry. So fundamentally, we have EU REACH has been converted, copied into a new regime, a standalone regime in the UK called UK REACH. In fact, that's a bit of a misname because it really only applies to Great Britain. So the England, Scotland and Wales, but not Northern Ireland. I'll mention that again in a moment. Because of the way that REACH is managed by ECHA across the EU, what we've needed to do in the UK is have a whole new IT system called Comply with UK REACH, which is managed by our Health and Safety Executive, or HSE for short. Existing restrictions and authorizations and all that sort of body of law under REACH has been copied into UK REACH, but there are requirements to re-register effectively. So for all substances over 1 ton per year, the same, excuse me, the same threshold, existing GB manufacturers and importers who have held REACH registrations already have to re-register under UK REACH. They call this grandfathering, but they must submit, there is a transitional regime basically. So you don't have to register immediately, but you have to submit a notification to HSE by the 30th of April 2021. And then we have a phase-in period, a bit like we did with pre-registration under REACH, of October 2023,
5 or 2027, so 2, 4 or 6 years, depending on the hazard classification and the tonnage of the substance involved. But it will require re-registration. And this is one of the key concerns because it requires the resubmission of all the data from the REACH dossier. And companies do not necessarily own or have access to the relevant data other than for the purposes of EU REACH. So they might not have the rights to it, they might have to pay for it again. So that's a key concern of the chemical industry. Another key aspect of UK REACH is that we have these new importers. So GB importers who are buying from EU companies were previously downstream users under REACH, but now under UK REACH, they are importers. And so they have an obligation to register as well, and a new registration. Again, we have a transitional regime. They have the ability to submit an initial notification, which is called a downstream user importer notification, or a DUIN, by 27th October 2021, and then the same 2, 4, 6 year transition period. You know, for these companies, it's potentially an even bigger burden because they were not existing REACH registrants, and they're extremely unlikely to have the relevant data. So many of them will really be relying on their EU supplier appointing an only representative under UK REACH. So that works in the same way as it does under EU REACH. And so for Polish chemical companies supplying to GB customers, certainly many of them will be hoping that you will appoint an only representative under under UK REACH. And there may be reasons why you would want to do this yourself, because in fact, you can keep control of the information and you won't have to disclose substance data to your customers. Just coming back to Northern Ireland briefly, just to clarify, so Northern Ireland does remain within EU REACH. So Northern Ireland companies are still having to register and comply under EU REACH. And there are some provisions in UK REACH to make sure that they don't have to also register under UK REACH effectively. They just have to do that same level of notification. There is a possibility of divergence between the regimes, and I just wanted to flag this. Obviously, as at today, the regimes are effectively identical, but there are obviously restrictions, for example, that are coming through under EU REACH, and it is not necessarily the case that GB, UK will take on those restrictions in exactly the same form going forwards. So we could find some differences between the two regimes as we move forward. Marcin. Thank you, Anita. Tytułem podsumowania, to co jest najważniejsze, najważniejsze skutki Brexitu w tym momencie są takie, że po pierwsze wszyscy brytyjscy importerzy i producenci, że Wielka Brytania stworzyła własny system rejestracji substancji chemicznych UK REACH i wszyscy producenci i importerzy brytyjscy muszą się zgodnie z nim zarejestrować, są pewne okresy przejściowe przewidziane. Natomiast no, wymogiem jest to, że trzeba się na nowo zarejestrować, co sprawia jednak mimo wszystko dużo problemów, jako że najczęściej importerzy i producenci nie dysponują odpowiednimi danymi, a żeby je pozyskać, muszą ponieść koszty. Po drugie, bardzo pewnie zakładamy, że tak jak patrząc na strukturę regulacyjną, że firmy brytyjskie dokonujące importu z Unii Europejskiej substancji chemicznych będą oczekiwały, że firmy europejskie wyznaczą swoich wyłącznych przedstawicieli zgodnie z UK REACH, że będą musiały powołać, tak jak to dokonywano pod europejską regulacją REACH, że teraz firmy europejskie dokonujące eksportu do Wielkiej Brytanii wyznaczą swoich wyłącznych przedstawicieli, więc to jest takie jakby takie zadanie do przemyślenia przez polskich producentów i eksporterów, jak chcą do tego podejść, ale prawdopodobnie oczekiwani będą, że wyznaczą wyłącznych przedstawicieli Wielkiej Brytanii. Nadal poza zakresem Irlandia Północna pozostaje w systemie EU REACH, czyli firmy mające siedzibę w Irlandii Północnej będą musiały nadal rejestrować się zgodnie z zasadami unijnymi. To też na to trzeba będzie zwrócić uwagę. I to, co chyba jest najważniejsze, że w obecnym momencie oba systemy, czyli UK REACH oraz europejski REACH, są praktycznie takie same. Oczywiście z drobnymi różnicami.
Natomiast nikt w ten sposób nie zagwarantował tego, że te systemy takimi samymi pozostaną. One najprawdopodobniej będą się rozchodzić, czyli będą osobne wymagania przewidywane w Unii Europejskiej, które będą narzucane w toku dalszych prac legislacyjnych, a osobne uregulowania może wprowadzać Wielka Brytania. Stąd też to będzie dodatkowy nakład czasu, pracy i środków, żeby śledzić tego typu rozbieżności i rozwój ustawodawstwa Wielkiej Brytanii. To oczywiście będzie pieśń przyszłości, ale jakby to jest rzecz tutaj bardzo istotna. Anita, next slide for you. Thank you. Thank you, Martin. So turning back to EU reach, there are also some aspects of Brexit that impact EU reach and EU chemical companies. First aspect is that EU REACH registrations of GB companies are effectively void now because they're not held by EU entities unless they were transferred to EU entities before 31st December 2020. ECHA says that some transfers have been started but not completed, and it is giving companies until 31st March to complete those transfers. But after that, those registrations will be void. And already ECHA have reported that at least 2,900 UK registrations are void and are being revoked. So those were not transferred to EU entities. That's approximately 3% of the total REACH registrations. So hopefully those are not registrations that were essential. There will be registrations that are no longer needed for different reasons. But clearly there are a number of registrations being revoked. So that's an important consideration. And in particular, that does impact EU importers. So in the same way as I've described GB importers becoming newly importers under UK REACH, if an EU company is importing from GB, then they are newly an importer under EU REACH, except that there is no transition period under EU REACH. Unlike UK REACH. So straight away, or as soon as they get to one ton, the importer, EU importer would need to register. Unless, of course, the GB company has an only representative. And that's where those transfers of REACH registrations become very important, because GB manufacturers have the ability to transfer their REACH registration to an only representative, which would then leave their EU customers as downstream users. So the EU suppliers do need to take action to check that they can retain GB market access, but they also need to think about whether there are impacts on the EU market. And certainly, as I mentioned, EU suppliers should consider appointing an only representative in GB. Thank you, Martin. To też takie zwrócenie uwagi na sytuację, że sytuacja ma jakby podwójny skutek, czyli z jednej strony sprzedaż do Wielkiej Brytanii wymaga zgodności z regulacjami brytyjskimi nowymi i sprostania wymogom UK REACH, natomiast dostawcy europejscy stali się teraz eksporterami do Wielkiej Brytanii, czyli importerami z punktu widzenia rynku brytyjskiego i muszą podjąć działania, aby utrzymać dostęp do rynku. Natomiast, co też jest istotne, działa to też w drugą stronę, znaczy, że dostawcy brytyjscy, którzy wyznaczyli wyłącznego przedstawiciela, oni się stają eksporterami do Unii, natomiast sprowadzanie substancji z Wielkiej Brytanii jest importem, a nie dostawą wewnątrzwspólnotowo teraz. Należy też zwrócić uwagę, że regulacje europejskie nie przewidują okresu przejściowego, czyli teraz dostawy z Wielkiej Brytanii wymagają rejestracji zgodnie z europejskim REACH-em, jeżeli dostęp do rynku ma zostać utrzymany. Czyli teraz europejscy producenci muszą myśleć dwie strony, jak utrzymać dostęp do rynku brytyjskiego oraz jak zapewnić sobie zgodny z regulacją europejską dostęp do chemikaliów importowanych z Wielkiej Brytanii. Także to takie są główne punkty, na które trzeba zwrócić uwagę, że ten Brexit działa w dwie strony. To jakby oczywiste, ale może warto o tym powiedzieć. Anita, next slide for you. Thank you. So I just wanted to finish very briefly to talk about challenges, but also opportunities presented by this new structure. So as I've already said, we have got these these new administrative burdens, we've got this OR setup that needs to be done.
data access and cost issues. So the UK Chemical Industry Association estimates that the data costs alone could be more than £1 billion. So this is a really significant cost, and there are significant administrative burdens. But on the other hand, there are ways to potentially make the most of this. So as an EU company, if you have an only representative in the UK, that probably makes you more attractive to GB customers than an EU supplier who doesn't. We do have this fairly generous transitional period under UK REACH, and only representatives can take advantage of that. So they can do this notification. So they have got longer to adjust to the new regime. A bit like pre-registration under REACH, you know, why not submit one of these notifications anyway, even if you don't know that you're going to proceed to a full registration by an only representative? It's quite a straightforward process, and it gives you then the ability to continue to supply during that transition period. And at the end, you can review whether you want to submit a full OR registration. And finally, from the EU side, obviously, if you've got customers, if there are people in the EU who are buying products from GB companies, they might look to replace those with EU suppliers because they might find that more straightforward, again, depending on these only representative relationships. But there could be opportunities to effectively take over some GB suppliers. Not that I would wish to recommend that you don't, that you replace your GB suppliers, but it's just something else to consider. Thank you, Martin. No, takie główne jakby podsumowaniem, tego tytułem podsumowania, można powiedzieć, że to już otwierają takie dość nowe możliwości działania, czyli przede wszystkim na pewno warto rozważyć ustanowienie wyłącznego przedstawiciela w Wielkiej Brytanii, co zwiększy atrakcyjność dostawcy europejskiego dla klientów brytyjskich. Co tam przewidziano, długie okresy przejściowe, więc to wszystko jeszcze można spokojnie zrobić. Natomiast no, być może jest też tak, że niektóre firmy europejskie będą się rozważały zastąpienie dostawców brytyjskich, żeby uniknąć wszelkich ciężarów regulacyjnych, zastąpienie dostawców brytyjskich dostawcami UE, więc to też jest, prawdopodobnie oceniamy to jako szansę dla polskiego przemysłu chemicznego, no właśnie wstąpienia w pewną lukę, która się otwiera po niektórych firmach brytyjskich. Tutaj koleżanka mówiła, że no, z dniem Brexitu wszelkie rejestracje brytyjskich producentów, importerów, które nie zostały przeniesione na podmioty unijne, zostały unieważnione, więc to było około 2900 rejestracji. Zakładamy, że to były te mniej ważne, ale mimo wszystko liczba robi wrażenie. Także jest szansa dla polskich producentów zastąpienia producentów brytyjskich w pewnym zakresie, a żeby utrzymać dostęp do rynku brytyjskiego, warto rozważyć zarejestrowanie sobie tam wyłącznego przedstawiciela. Także to było chyba ten ostatni slajd z wystąpienia Anity, więc teraz przejdziemy do następnego slajdu, następnej prezentacji dotyczącej używania praktyki public policy, środków public policy jako ochrony interesu, jako narzędzia ochrony interesów branży chemicznej w Unii Europejskiej. Głównym prezenterem będzie pan Wolfgang Maszek, partner w naszym biurze w Brukseli, który jest szefem praktyki public policy tam. No, Wolfgang ma na koncie bardzo wiele udanych działań, jakby mając na celu przedstawienie interesów różnych sektorów przemysłu w Brukseli. Mieliśmy w zeszłym roku okazję reprezentować też polskiego producenta chemicznego, członka Izby w procesie legislacyjnym dotyczącym tworzyw sztucznych, także rynek polski jest też Wolfgangowi dobrze znany i myślę, że jego prezentacja będzie bardzo ciekawa jako takie przypomnienie, że interesów branży w Brukseli należy bronić od samego początku procesu legislacyjnego. Wolfgang, floor is yours. Thank you, Marcin, and good morning, everyone. It's a pleasure kind of to be with you. So you've heard now from my colleagues Ken and Anita about, you know, pending regulation, existing regulation and changes. And so I think what I would like to do now in my part is to discuss with you how you can engage in that regulatory debate, because all of these laws are in constant flux. And there are ways to engage in the process kind of in order to shape the outcome of these debates. And I think I loved Mr. Jelinski's presentation because at the very end on slide 8, the last bullet point, he said, you know, you, the chemical industry in Poland, you should take actively part in the regulatory work to create good laws, which are necessary
to implement long-term strategies for the chemical firms. And that's exactly true. You need to do that. You need to do that in Poland via the help of PAPC and other allies. But you should also consider, in fact, I think you need to also be active at the European Union level to do that. And that's where basically I'm coming in with my intervention. So, you know, why do you need to care also for the EU level advocacy? Well, I think because, you know, the large part of the rules you deal with at national level, they originate at the EU level. And so, you know, you'll have much more leeway to engage in a debate in Brussels, and you are most likely kind of, if you're successful, have a bigger impact at the EU level for your industry than if you wait, you know, for national laws to appear, which basically only translate EU level legislation into national laws. That's the first point I'd like to make. The second one here, as you see, and you probably know that, but European Union rules, they are extremely vast. They regulate your products, all the substances you need to produce them, the packaging, trade, environmental laws, waste, emission limits, and so on and so forth. So almost all elements of relevance for you are to a large extent being dealt with in Brussels at the EU level, and therefore it merits your attention. Markets and companies, even companies, can be destroyed or created via policy. That may sound like a strong statement, but just consider, many of you may have looked at the single-use plastics directive debates. It came very quickly, was proposed by the European Commission. And then in the European Parliament, suddenly policymakers thought that oxo-degradable plastics are something very bad. And they managed to add a ban to oxo-degradable plastics in the single-use plastics directive. And boom, an entire industry is now struggling. Some of them are launching lawsuits, but you know, with only limited opportunities to really overturn such a drastic kind of change. So I think it just shows you that if you really miss the boat, you can have major problems kind of for your entire industry. On the other hand, if you don't miss the boat, you have a big opportunity to engage constructively. Last point here on that slide, just to show you how many corporates are investing in EU representation and EU public policy. In 2020, there were now almost 12,000 entries in the EU transparency register, and that translates into more than 25,000 people, including people like me or Ken, who present corporate interests at the EU level in this large process. Martin? Thank you, Ken. Thank you, Wolfgang. To rzeczywiście no, takie podsumowanie, jak się na, wydaje się samo przez się, mówić samo przez siebie. Natomiast rzeczywiście uświadoma to nam wszystkim, te liczby, które tutaj Wolfgang podał, że olbrzymia część naszego prawodawstwa, które przesądza o naszym powodzeniu rynkowym, sukcesach lub porażkach, wywodzi się z prawodawstwa Unii Europejskiej, które te polityki w tym zakresie mogą mieć niezwykle istotny wpływ na wyniki finansowe branży chemicznej. Dlatego też, to tutaj nawiązuję też do wystąpienia pana prezesa Zielińskiego, warto zadbać o to, żeby być słyszanym, widzianym w Brukseli od samego początku. Oczywiście część tej rzeczy może organizować Izba Przemysłu Chemicznego. Natomiast no, w niektórych przypadkach warto być obecnym w Brukseli, aby mieć wpływ na to, co się dzieje od samego początku. Wolfgang, next slide for you. Thank you, and I hope you can spare another 5 minutes with us. I know we're already, you know, at noon now, but I think we'll just we can wrap up in a couple of minutes. As you probably also kind of know that, you know, the EU lawmaking process is complex because there are many parties involved. And here we have just listed the basic idea. As you know, probably many of you know, the European Commission puts forward legislation, and then the Council, which represents the member states, and the Parliament, they have to come up with first their own views and then a joint view, and then it can become law. Marcin? No tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na nie tylko skomplikowaność, pewnie Państwu doskonale znaną, procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej, to takie tylko krótkie nawiązanie do tego procesu, jego stopnia złożoności. Next slide. Next. Can you please forward, Marcin, so that we see all the text indeed? Yep. I will not go through this slide in detail. What I want to convey to you is law and policy, there's a constant flux. There's a constant discussion between policy proposals, such as the one, for example, Ken talked about, the European Green Deal, the new chemical strategy. Those are all proposals. The European Commission comes forward with a
a policy. So that would be here on the left side, you know, this left circle. That's a debate. And then it becomes more and more concrete. More parties get involved. And then at one point, the European Commission puts forward a proposal, a piece of proposed law, which maybe then you pick up in the news and you're concerned about because it would affect your business. Or maybe you are happy about because it makes life for your competitors more difficult. But there's a big circle going on with many stakeholders. And my message to you is, first of all, the earlier you are in the process, so when you're in a policy formation process, your chances of influence are bigger. That's the first statement. The second one is we help clients in the entire circle, because even if it is law, you know, there are ways to shape that law at national level, to challenge it, or for example, also to recommend changes, and then it becomes a policy formation again. So the entire cycle is important, and we can help clients in the entire kind of process. But it's also very important for you to, when you hear something about a new legislation, a new policy, to understand where in this cycle is this debate? Is this at the very beginning, or is it already kind of, you know, in front of the European Parliament? Because it makes a big difference in terms of advocacy strategy. Tutaj chcieliśmy jakby pokazać taki cykl tworzenia prawa, które bierze się z jakichś sformułowania polityki zamiarów, to potem jest dyskutowane, przybiera postać rozmaitych green or white papers, jakichś konsultacji w Komisji Europejskiej. Jakby nie wnikając w cały ten dokładny cykl, chodzi o to, że proces jest złożony i długotrwały, dlatego bardzo ważne jest, że po pierwsze, żeby być obecnym na etapie tworzenia podstaw nowego prawa, czyli formułowania polityki, to jest ten punkt pierwszy, na żółto zaznaczony, a potem śledzić ten proces na bieżąco, ponieważ w toku procesu legislacyjnego często pojawiają się rozmaite zmiany, które wpływają na ostateczny kształt prawa, więc to, w którym momencie się włączy przemysł czy branża do dyskusji, będzie wyznaczało po pierwsze ciąg dalszych działań podejmowanych przez nas czy przez branżę w procesie legislacyjnym oraz będzie też miało wpływ na to, czy te działania będą skuteczne. O, sorry. Very good. No, but that's good to see. So obviously you have access to the slides afterwards. You can follow up on this point. So the key here is to monitor this debate, you know, kind of to monitor and analyze it. So how does this affect you? Is this an opportunity? Is this a threat for you? And then once you have done the analysis, you know, then you can come up with an action plan. How do you actually go about, you know, affecting kind of that debate? And here this slide, it's again, just a high level, just probably gives you a flavor of how we can help clients do that. So you start with an assessment of exactly your company. What are your company's interests here and your specific needs? Because you may be in part of a sector, but I mean, your company is still competing with the others in the same sector and your company is unique, you know, in terms of the products you sell or maybe the services you provide. So we do what's a real threat matrix. We look at you know, the situation for your specific company, look at the stakeholders which are involved, and then you develop an advocacy strategy, which may contain legal elements or public policy elements or media elements, you know, depending on the situation. Then you need to provide create an advocacy position. So kind of what concretely kind of is your suggestion how to solve that issue? Because the European Commission, they look for solutions. They know that there's a problem in the market. They want to regulate, but they are not yet in many ways decided how to go about it. Is solution A better than solution B? So you need to kind of come up with a convincing position why your solution, solution A, is preferable kind of to the European Commission. And then if you are at the right moment, at the right time, speaking to the right person, that position kind of can be very, very powerful. You also need to think about visibility visibility and creating a profile so that policymakers in Brussels notice you. And there are many ways to go about it. You can have individual outreach meetings. You can use trade associations such as PAPC or, you know, European level trade associations to create that visibility. But that is important in order for your specific views to be recognized and acknowledged. Engagement is key. So kind of you'd be speaking to European Commission experts, maybe to members of the European Parliament, or to industry allies to create kind of that level of engagement and bring your position in, look for allies. That is our daily bread and butter work, which Ken and I do for chemical firms. Fifth point here, very important, are trade associations such as PAPC or CEFIC. They can play a leading role in putting forward positions
or also kind of convene stakeholders, very, very relevant. And then the more your company is specifically addressed, because you're, for example, in a specific niche, you need to seek to be seen as a thought leader, where, you know, where your voice is not only heard, but commission experts or parliamentarians think that, in fact, your position is very, very well thought through, is strong, kind of strong arguments, and you know, in a deal case, you're being invited kind of to speak at the one or the other event in the parliament or in the commission, and these debates happen kind of, you know, day in, day out. Obviously, you need to stay nimble and adjust, because the debate in Brussels can change quickly. As Ken mentioned, in the parliament, or my example before with the oxo-degradable plastic industry, they were probably kind of absolutely surprised by the European Parliament's move and negative focus on the industry. So whatever they had planned to before, they needed kind of to be adjusted quickly. Last statement here is, from our perspective, policy work is not a one-off activity where, you know, you do nothing and then at one point you think, ah, here's a problem, and now I go out and try to address it. Because then you need to kind of build up a lot of these processes or friends, stakeholders, you know, at once, which is very challenging. So it's better to have a constant process in place whereby you monitor what's going on, you engage actively, as Mr. Chelinski kind of said, at the national level, and I would also at the European level, to protect your business. Marcin? Thanks, Wolfgang. Ten slajd zawiera taki algorytm działania i złote punkty działania właśnie, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w procesie legislacyjnym. To taki jest algorytm naszego działania. To jest to, co robimy dla naszych klientów w toku budowania jakiejś pozycji w dyskusji legislacyjnej. Bardzo chętnie się tą prezentację oczywiście podzielimy i możemy każdy ten punkt przedyskutować, natomiast mówię, no to te punkty wydają się być same wyjaśniające się. I to już była ostatnia z naszych prezentacji. Bardzo przepraszamy, że trochę się to przedłużyło ponad wyznaczony czas. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, no to albo zapraszamy do przesłania ich na czacie, albo też mailowo. Tutaj są nasze adresy mailowe, więc zachęcamy do zadawania pytań. Postaramy się nie zostawić żadnego z pytań bez odpowiedzi. Dziękuję Państwu za uwagę bardzo i zapraszamy na kolejne wydarzenia, które będziemy organizować wspólnie z Izbą Przemysłu Chemicznego. Dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że pozostaniemy w kontakcie mailowym. Do widzenia Państwu.